Dzień dobry, mili. 27 minuta meczu na Mistrzostwach Świata i 0-0. I powiem wam, że pierwszy raz w życiu jestem w takim meczu, na przykład za Meksykiem. Dlaczego? Jak można namawiać do czegoś takiego? 200 tysięcy osób w ciągu 2 lat nie mogło się doprosić o pomoc lekarską i umarło? A teraz setki tysięcy. Zobaczymy, co dalej. Cierpi, ludzie umierają, padają jak muchy. I kto reklamuje coś takiego? Mili, poznajecie tych dwóch panów? Jak można w ogóle... No, zobaczcie, że to jest obrzydliwe. I teraz tak, Robert Lewandowski. On biega po boisku, reprezentując Polskę w tych barwach żółto-niebieskich? Wiecie, kto używał takich barw? I kto używa takich barw? Mili, dopóki takie rzeczy będą w eterze, jestem za Meksykiem! I każdy gol strzelony przez czy Meksyk dzisiaj, czy inną drużynę, to jest balsam na moje serce, ponieważ nie pozwolę, żeby ktoś taki, znaczy nie pozwolę, no, w swoim sercu, żeby ktoś taki i ktoś taki reprezentował Polskę i jeszcze z kimś takim. No ludzie, nie! 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 Dlatego pierwszy raz w życiu kibicuję drużynom przeciwnym. A teraz sprawa wędkarska. Mili, na wysokości Rusałki, na Pradze, to jest na wysokości ZOO, jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Rusałka. Czy można się nazywa Rusałka? Leci potworny syf do Wisły. Nie miałem kiedy podjechać dzisiaj. Zaraz wam ten film prześlę. Zainteresujcie się tym. Bo zniszczą was już wkrótce wszystkim, i ściekami, i rybactwem, i tym, i tamtym, i po 10 zł zarabicie benzyna, po 11 ropa za chwilę. No, a za chwilę każą wam na jajcach sobie jakieś zawiesić, słuchajcie, dwukolorowe obręcze. Na jajcach będziecie albo tu na szyi nosić, jak niewolnicy. Albo ci, którzy nie będą zafelonizowani. Fenol. Kiedyś był fenol w serce, teraz jest fenol pod skórę. Ci, co nie będą zafeneloidzowani, to będą mieli takie tutaj obroże, jak za Kunta Kinte. No tak będzie. Jak tak naprawdę. Zainteresujcie się kolektorem. To jest poniżej tej plaży takiej tam, co jest koło mostu. Siemano. Promocji jeszcze nie ma. Dorutek jeszcze nie złożył. Nawet jeszcze dysku nie zamówił, rany boskie. Dobrze mówiłem, 2024 Wielkanoc, no. Albo Boże Narodzenie, no. Siemano!